Cześć, witajcie, tu Kuba ze studia Silesia Music. Witam po dłuższej przerwie. W końcu udało mi się zmontować czwarty odcinek na temat pracy w Cubase. Ostatnio mówiliśmy na temat nagrywania audio i MIDI. Zostawiam w tym momencie link w prawym górnym rogu do całej playlisty. Dzisiaj zajmiemy się następnymi zagadnieniami, które to nagrywanie ułatwiają. I będziemy mówić dzisiaj o pasku transportu i podstawowych sposobach poruszania się w projekcie. Będziemy mówić o ustawieniach metronomu, o korzystaniu ze ścieżki Tempo Track i ze ścieżki Signature Track odpowiedzialnej za metrum. Na początek transport. Znajdziemy go w dolnej krawędzi ekranu lub możemy go wywołać wciskając klawisz F2. W tym momencie pasek transportu możemy przenosić gdzie tylko chcemy. Pasek transportu składa się z poziomych paneli ustawionych obok siebie. Najważniejszy z nich znajduje się w środku, gdzie znajdziemy przyciski Start, Stop, Record, aktywacja nagrywania czy odtwarzania w pętli, czyli w cyklu. Nie widać przycisków do przewijania, ale jeśli chwycę myszą te trzy kropki i przesunę w prawo, gotowe, cały panel się pojawia ze wszystkimi kontrolkami. Dodatkowo z pozycji paska transportu możemy wpisać wartość tempa, możemy aktywować lub dezaktywować metronom, mieć dostęp do jego zaawansowanych ustawień w tym miejscu. Całkowicie z prawej strony znajdziemy jeszcze mierniki pokazujące aktywność wejść i wyjść MIDI i pokazujące poziom sygnału wejściowego audio i wyjściowego audio. Włączmy sobie na chwilkę odtwarzanie. O właśnie, tutaj widać poziom wyjściowy. Idąc dalej na prawo, znajdziemy koło zębate, po kliknięciu którego możemy pasek transportu dowolnie sobie skonfigurować, czyli umieścić na nie dodatkowe panele lub usunąć te, których nie chcemy widzieć. Na przykład, jeśli kliknę tą opcję, znika mi przycisk, który był całkowicie z lewej strony. W tym momencie on jest w ogóle niepotrzebny. I dzięki temu można pasek dostosować do własnych potrzeb. Co ciekawe, pasek, który możemy swobodnie przenosić i pasek na dole są od siebie niezależne, jeśli chodzi właśnie o te ustawienia paneli. Przejdźmy teraz do tych najważniejszych kontrolek pozwalających poruszać się w projekcie. Każda z nich ma przypisane jakieś domyślne skróty klawiaturowe, które bardzo ułatwiają pracę i ją przyspieszają. Na przykład stop to jest 0 na klawiaturze numerycznej lub start enter. Ale te dwie funkcje można zastąpić jednym klawiszem spacją. Czyli uruchamiam odtwarzanie. Jeszcze raz spacja zatrzymuje. Gotowe. Uruchamianie nagrywania to domyślnie klawisz gwiazdki na klawiaturze numerycznej. I teraz przewijanie. Przewijanie do przodu to plus na klawiaturze numerycznej, do tyłu minus. Teraz te dwie kontrolki odpowiadają za przeskakiwanie między markerami. Dzisiaj z markerów nie będziemy korzystać, także one nie mają żadnej funkcji. A propos przewijania jeszcze, mamy dwie dodatkowe opcje. Możemy sprawić, żeby kursor przeskakiwał nam skokowo między taktami. Wystarczy nacisnąć Ctrl plus do przodu lub Ctrl minus. Dodatkowo jeszcze odległość tego skoku może się zmienić, jeśli ustawimy na przykład w ustawieniach siatki grid wartość nie bar, czyli nie takt, tylko bit. Przeskakujemy o jeszcze mniejsze wartości. I tak dalej. Jeśli naciśniemy Shift plus, mamy dostęp, lub Shift minus, mamy dostęp do przyspieszonego przewijania do przodu, do tyłu. Jeszcze jeden skrót. Odtwarzanie lub nagrywanie w cyklu aktywujemy ukośną linią na klawiaturze numerycznej. O ile pamiętam, ten symbol nazywa się slash. W tym momencie obszar między lokatorami, czyli u góry ekranu między tymi dwoma trójkątami, świeci się na niebiesko. I właśnie ten obszar będzie teraz odtwarzany w kółko. I od początku. Te skróty klawiaturowe naprawdę ułatwiają życie, warto je zapamiętać. Gdybyście jednak zapomnieli, jakie to były skróty klawiaturowe, możemy przejść na chwilę do menu Transport w górnej krawędzi ekranu i wybrać sobie opcję Transport Commands. I tutaj każda z komend transportu, czy każda z funkcji paska transportu jest opisana.
od razu możemy sprawdzić, jaki skrót klawiaturowy jest do niej przypisany. Idziemy dalej. Metronom. Standardowe brzmienie metronomu wszyscy pewnie znacie. Metronom aktywujemy klawiszem C na klawiaturze lub właśnie z poziomu paska transportu. Teraz ikona metronomu się świeci. Jeśli wcisnę C, nie świeci się, nie będzie słychać metronomu. I tak dalej. Spróbujmy teraz otworzyć zaawansowane ustawienia metronomu i sprawdzić, co możemy tam zmajstrować. Po pierwsze, możemy wybrać, czy ten metronom jest aktywny, czy nie. Pierwsza opcja. Po drugie, możemy wybrać, czy wykorzystamy metronom audio, czy MIDI. Do tego przejdę za chwilę. Jeśli korzystamy z metronomu domyślnego audio, możemy wysłać go na różne wyjścia w programie. Niekoniecznie to musi być stereo out. Kolejne opcje. Click options. Click while recording. To jest opcja, która odpowiada za aktywność metronomu w czasie nagrywania. Click while playing, czyli aktywny metronom w czasie odtwarzania. Click during count in. Tą opcją uruchamiamy możliwość naliczenia tempa przed rozpoczęciem samego nagrywania. I jeśli spojrzymy niżej, number of bars in count in. Możemy ustawić ilość taktów, przez którą to naliczenie będzie odtwarzane, zanim nagrywanie się zacznie. Dodatkowo jeszcze, w przypadku tego naliczenia tempa, choose time signature for count in, czyli wybierz metrum do naliczenia. I może to być metrum time signature at record start position, czyli metrum w momencie, to metrum, które jest ustawione w tym miejscu projektu, w którym znajduje się nasz kursor. To jest przydatne wtedy, kiedy w projekcie mamy kilka piosenek i każda z nich jest na przykład w innym metrum. To żeby metronom nie naliczał nam w metrum 4/4 wtedy, kiedy piosenka jest w 6/8, to warto zaznaczyć właśnie tą opcję. Time signature at project position. Z tej opcji warto korzystać wtedy, kiedy mamy tylko jedno metrum w projekcie i które się nie zmienia przez cały utwór, który nagrywamy. Lub jeśli żadna z tych opcji nas nie satysfakcjonuje, możemy wykorzystać Use Custom Time Signature, czyli po prostu wpisujemy takie metrum, jakie sobie życzymy, żeby Cubase odtwarzał w czasie naliczenia. I teraz jak to działa w praktyce? W tym momencie mamy ustawione naliczenie długości jednego taktu. Jeśli nacisnę klawisz nagrywania, to zanim nagrywanie się rozpocznie, przez jeden takt usłyszymy metronom. No właśnie. I długość tego naliczenia, tak jak pokazałem wcześniej, możemy zmieniać dowolnie. Wracamy na chwilę do ustawień metronomu. Co tu jeszcze można zmienić? To była pierwsza zakładka w całym menu. Druga jest bardzo ciekawa. Click Sounds. Pierwsze opcje są związane z metronomem MIDI. To pokażę za moment. Ale poniżej mamy ustawienia brzmienia metronomu dla metronomu audio. I możemy albo wykorzystać standardowy dźwięk klika znanego z Cubase'a, lub wykorzystać Use Custom Sounds, czyli własne brzmienia. I w tym momencie mamy dostęp, tutaj poniżej, do kilku banków brzmień tego metronomu. Na przykład wybierzemy sobie tamburyn, spróbujmy go odsłuchać. Lub na przykład Vintage Spike. Zobaczmy, co to jest. I tak dalej. Możemy dostosować brzmienie metronomu do aktualnych wymagań albo naszych własnych w czasie nagrywania, albo wykonawcy, z którym pracujemy. Ogólną głośność metronomu możemy ustawić tutaj. Jeśli jednak wolimy standardowe brzmienie, wracamy tutaj z powrotem do standardowego klika. Teraz tak, na chwilkę wrócimy do pierwszej strony i spróbujemy wykorzystać metronom MIDI tylko i wyłącznie. I w tym momencie przechodzę dalej na następną zakładkę. I dla tego metronomu MIDI po pierwsze muszę wybrać instrument, który będzie odtwarzał brzmienie tego metronomu. Tak się składa, że my mamy w projekcie, w którym nagrywaliśmy różne rzeczy wcześniej,
załadowanego Groove Agenta. Wybieram go. Kanał MIDI może zostać 8, ten, który jest. W tym momencie muszę wpisać wysokość dźwięku odpowiedzialną za instrument w Groove Agencie, który będzie właśnie nam udostępniał brzmienie metronomu. I mogę wybrać tą samą nutę dla wszystkich brzmień, dla wysokiego i dla niskiego, lub różne nuty. Teraz spróbujmy posłuchać, jak ten metronom MIDI będzie brzmiał. Na chwilę zamknę okno. I otworzę na chwilę Groove Agenta. I właśnie dźwięk G1, który wybrałem, odpowiedzialny za brzmienie talerza, dostarcza nam brzmienie metronomu. Dzięki temu możemy sobie ustawić tak tylko metronom, jak chcemy. Kolejną ciekawą opcją, jeśli chodzi o metronom, są tutaj w ostatniej zakładce całego menu Click Patterns, czyli rytmy metronomu, które możemy sobie wykorzystać w projekcie. I te rytmy widzimy tutaj dla różnych wartości metrum. My korzystamy w projekcie z metrum 4/4, czyli jesteśmy tutaj. I mamy kilka dostępnych pozycji. Default, czyli domyślny, kiedy pierwszy dźwięk metronomu jest wysoki, pozostałe są niskie. Half tempo, zamiast 4 uderzeń będziemy mieli tylko 2. S6/8, czyli możemy w metrum 6/8 stworzyć, czy wykorzystać pattern metronomu brzmiący jak 6/8. Czy metronom ósemkowy, custom, to jest metronom, który sobie przed chwilą zapisałem. Możemy zmienić wysokości kolejnych 3 uderzeń. Zapisać je. Teraz patterny tego metronomu. Na chwilę posłuchajmy sobie starego metronomu domyślnego. I tak dalej. Patterny tego metronomu możemy wybrać z dolnego paska transportu. Przesuwamy sobie ustawienie metronomu tutaj, tak żeby widzieć wszystkie opcje. I pojawia się właśnie Click Pattern. Klikam w to miejsce i z listy mogę wybrać którykolwiek dostępny dla metrum 4/4. Wybieram custom, czyli ten, który przed chwilą stworzyłem. Ósemkowy. I tak dalej. Dzięki temu też możemy ten metronom dostosować do aktualnych potrzeb związanych z nagrywaniem. Kolejna rzecz to tempo. Jeśli w projekcie pracujemy tylko z jedną piosenką, która jest w jednym tempie, no to nie ma problemu. To tempo ustawiamy sobie znowu z poziomu paska transportu na dole lub możemy je wpisać w pływającym pasku transportu, który możemy przenosić. I wszystko, co mamy tutaj nagrane, to są ścieżki MIDI. Jeśli zmienię wartość tempa, to one mi za tą wartością podążą. Wróćmy do poprzedniej wartości, czyli 100. Czyli to jest najprostsza możliwa sytuacja. Mamy jedno tempo, które wpisujemy albo w dolnym pasku transportu, albo w tym drugim, który możemy sobie umieścić gdziekolwiek na ekranie. Ale co jeśli tempo w czasie projektu się zmienia? Na przykład nagrywamy różne piosenki lub w tej samej piosence są różne wartości tempa. Wystarczy dodać ścieżkę tempo track. Gotowe. Możemy sobie ją powiększyć. Na tej ścieżce ja na chwilę zrobię czerwoną, żeby było lepiej widać, co ona nam przedstawia. I na tej ścieżce możemy wprowadzać zmiany, po prostu tworząc punkty klikając na tą czerwoną linię, przedstawiającą wartość tempa. I na przykład w czwartym takcie mamy jeszcze tempo 100. W piątym takcie ustawiłem sobie 141. Posłuchajmy, co się stanie. I tak dalej. No, tempo nam przeskoczyło na wyższą wartość. Mogę te punkty usunąć
i zmazać je po prostu tutaj w tym momencie. Mogę też wartość tempa zmienić płynnie, a nie skokowo. W tym celu otwieram ścieżkę, otwieram edycję ścieżki tempa i w górnej krawędzi mamy różne kontrolki. Będzie nas interesować ta Type of New Tempo Points. Jump, czyli skokowa zmiana tempa. Ramp, płynna zmiana tempa. Na przykład dodaję pierwszy punkt, drugi punkt. I przenoszę do takiej wartości, która mnie interesuje. Posłuchajmy. I tak dalej. Też bardzo przydatna funkcja. Zamykamy. Wrócimy na chwilę do starego tempa. Dodatkowo jeszcze z poziomu ścieżki tempo track mogę nagrać zmiany tempa, sterując nimi manualnie. Klikam wtedy tą kontrolkę. I przesuwając tym suwakiem właśnie w oknie, które się pojawiło, mogę nagrać sobie zmiany tempa tak jak chcę. Mogę ich później odsłuchać. Czy mogę je napisać tutaj na tej linii, mogę je nagrać i w ten sposób stworzyć sobie taką ścieżkę tempa, jaką chcę. Na chwilę to zamkniemy. Te wszystkie punkty możemy usunąć. Teraz kolejna bardzo przydatna rzecz. Załóżmy, że chcecie wyeksportować projekt, nad którym pracujecie, dla innych osób, ale razem ze ścieżką tempa. Jak to zrobić? Przechodzimy do zakładki Project. Szukamy opcji Signature Track. Jeśli na nią klikniemy, pojawią się opcje Render Audio Click Between Locators lub Render MIDI Click Between Locators. Te dwie opcje pozwalają wyrenderować ścieżkę metronomu pomiędzy lokatorami. Lokatory to są te trójkąty tutaj u góry, czyli w tym obszarze. Spróbujmy to zrobić. Jeszcze raz. Project, Signature Track, Render Audio Click Between Locators. W tym momencie została stworzona ścieżka audio razem z metronomem. Ja na chwilę dezaktywuję standardowy metronom. I mogę ją zmiksować razem z całym projektem i w ten sposób komuś wysłać na przykład do ćwiczenia i tak dalej. Mam nad nią pełną kontrolę, tak jak nad każdym innym kanałem audio. Czy mogę zmienić jej głośność, panoramę, dodawać efekty i robić z nią wszystko, co tylko chcę. Bardzo przydatna funkcja. Jeśli chodzi o metronom, to na razie tyle. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym jeszcze dzisiaj powiedzieć, to ścieżka Signature Track. Spróbujemy sobie ją dodać. Czyli ścieżka metrum. Pojawiła się tutaj. Pierwsze metrum, domyślne, jakie mamy w projekcie, to 4/4. I możemy je dowolnie zmienić. To jest bardzo przydatne znowu wtedy, kiedy pracujemy z kilkoma różnymi piosenkami, każda na przykład w innym tempie, w innym metrum. Wtedy te dwie ścieżki tempo i signature track bardzo się przydają. Ale ścieżkę signature track możemy też wykorzystać wtedy, kiedy na przykład w tym samym tempie chcemy wykorzystać kilka różnych patternów metronomu. Na początku mamy ustawiony standardowy pattern. To jest ten, który się nam wyrenderował tutaj na ścieżce. Włączę jeszcze raz metronom i wyciszę tą ścieżkę. I tak dalej. Załóżmy, że od 4 taktu osoba, z którą nagrywamy, albo my sami, chcemy zmienić pattern klika
bo akurat tak się nam podoba, bo łatwiej się nam będzie nagrywało z innym rytmem metronomu. Nic prostszego, za pomocą ołówka, który mamy dostępny pod klawiszem 8 na klawiaturze komputera, możemy wpisać sobie kolejny punkt zmiany metrum, ale jeśli zostawimy taką samą wartość metrum, czyli 4/4, to możemy dla każdej z nich wybrać różne paterny metronomu, znowu z poziomu paska transportu. Na przykład w taki sposób. Wybieram sobie ten punkt zmiany metrum. Oczywiście ono się nie zmieni, tylko zmieni się pattern klika. Wybieram half tempo. I posłuchajmy. Włączę od trzeciego taktu, żeby nie tracić czasu. I tak dalej. Mam jeszcze tutaj trzeci punkt. Ustawimy sobie nasz kursor w tym miejscu. I w tym miejscu metronom, tak jak widzicie tutaj na dole, wraca do standardowego patternu. Ale spróbujmy jeszcze pokombinować i wrzucić na przykład 6 ósmych od tego miejsca. Posłuchajmy. I tak dalej. Też bardzo przydatna ścieżka. Ścieżka metrum w połączeniu ze ścieżką tempa i z metronomem. W ostatnim odcinku mówiłem też, że zajmiemy się dzisiaj ustawieniami siatki w oknie projektowym, czyli grid, ale postanowiłem, że zrobię na ten temat osobny odcinek, tak żeby przy okazji jeszcze pokazać podstawowe sposoby edycji, przy których ta siatka jest bardzo pomocna. Na dziś to wszystko. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania i do komentowania filmów. Dajcie nam znać w komentarzach, jakie tematy związane z miksowaniem czy z nagrywaniem chcielibyście w tych filmach zobaczyć. A za tydzień zajmiemy się właśnie ustawieniami siatki w oknie projektowym, czyli grid, i podstawowymi sposobami edycji. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.